Portale internetowe kontynuują prezentację wywiadów z deweloperami Diablo 4. Kolejne wypowiedzi przedstawicieli studia doprecyzowują informacje dotyczące poszczególnych mechanik endgame, sezonów, funkcjonowania karnetu bojowego czy nowych informacji na temat czasu rozgrywki. Część odpowiedzi omawianych w tym materiale znajdziecie również na portalu blizzplanet.pl. Ja jestem Siomer i zapraszam do kolejnego podsumowania aktualności w Diablo 4. Materiał zaczniemy od czasu, który gracze muszą poświęcić na kampanię, levelowanie czy ogarnięcie całego karnetu bojowego. Kilka miesięcy temu deweloperzy ujawnili, ile czasu potrzeba na ukończenie kampanii w Diablo 4. Sądzę, że warto o tym wspomnieć, szczególnie, że moje filmy oglądają w niemal 90% osoby, które nie subskrybują tego kanału, a do czego zachęcam, jeśli interesujecie się nowym Diablo. Ukończenie kampanii w Diablo 4 zajmie graczom od 35 do 45 godzin. W tym czasie dotrzecie do około 45 poziomu. Ale jak wiemy, rozgrywka się na tym nie kończy, a zabawa i grindowa męczarnia tak naprawdę dopiero zaczyna. Wraz z rozpoczęciem 50 poziomu otrzymacie dostęp do drzewek paragonów i zaczniecie ten właściwy endgame. Pomijam już fakt, że wielu graczy spędzi tu tysiące godzin, ale część z Was zapewne ciekawi, ile czasu zajmie dotarcie do setnego poziomu. Deweloperzy ujawnili, że w zależności od stylu gry będziecie potrzebowali na to około 150 do 180 godzin. To całkiem sporo jak na grę Action RPG. Twórcy podkreślili, że droga do setki nie jest kluczowa i nie jest miarą sukcesu w grze. Chociaż dla niektórych youtuberów czy streamerów na pewno nim będzie. W trakcie drogi do wbicia setki uda Wam się wbić niemal dwukrotnie karnet bojowy, bo na ten podobno trzeba poświęcić, tu w cudzysłowie, zaledwie 80 godzin. Przy trwających 3 miesiące sezonach wystarczy poświęcić godzinę dziennie na grę, aby wbić wersję premium karnetu i zdobyć wszystkie ekskluzywne sezonowe kosmetyki. Należy jednak podkreślić, że wszystkie powyższe wartości to uśredniony czas gry. Inaczej będzie wyglądał u typowego casuala, a inaczej u tryharda, który będzie pomijał wszystkie cinematyki czy rozmowy z NPC-ami. Niemniej Diablo 4 ma być produkcją, która zapewni całą masę zarwanych wieczorów czy nocek. I chcę wierzyć w to, że deweloperzy nie przekłamują tych danych. Przy okazji omawiania w czasu wbicia karnetu bojowego otrzymaliśmy również informacje na temat funkcjonowania samego systemu. W trakcie trwania każdego sezonu będziecie realizować różnego rodzaju zadania bądź wyzwania, za które otrzymacie coś w stylu waluty zwanej favor. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to przysługę, przychylność lub służbę. Ciekawe jest to, że deweloperzy chcą bardzo dbać o klimat fantasy w Diablo 4. W końcu lepiej zabrzmiała przysługa niż typowe punkty doświadczenia, jak na przykład ma to miejsce w Overwatch 2. Omawiany favor będzie ładować kolejne poziomy karnetu bojowego, dzięki czemu odblokowane zostaną kolejne tiery z nagrodami. Aby uspokoić graczy casualowych, Blizzard najpewniej zastosuje tu mechanikę znaną właśnie z Overwatch. Zadania i wyzwania podzielone będą na kategorie. Będą w nich występowały zadania dzienne, tygodniowe, sezonowe czy dotyczące określonych wydarzeń specjalnych. Karnet bojowy ma za zadanie dostosować przyznawane nagrody do wybranych przez graczy rodzajów aktywności. Zmieniając płynnie temat na sezony, wiemy już od dłuższego czasu, że będą trwały 3 miesiące i wprowadzą nowe mechaniki lub funkcje, z którymi mają być powiązane nowe wątki fabularne, niezwiązane bezpośrednio z główną osią fabularną. W wywiadzie dla koreańskiego portalu deweloperzy ujawnili, że systemy sezonowe po jego zakończeniu nie staną się trwałą mechaniką w Diablo 4. Znikną z gry, by powrócić za kilka bądź kilkanaście sezonów w zmodyfikowanej formule bądź jako dodatkowa mechanika do zupełnie nowej funkcji dodanej w kolejnym sezonie. Mam obawy co do pewnych elementów, które aktualnie istnieją w Diablo 3. Jeśli planują rozwiązać je w ten sam sposób, obawiam się, że po 10 czy 20 sezonie gra wejdzie w tryb stagnacji, powtarzając większość mechanik z poprzednich sezonów. Nadzieją może być karnet bojowy, który zapewni finansowanie nowych projektów w grze. Warto jeszcze poruszyć temat postaci sezonowych, ich progresu i tego, co jest resetowane, a co nie. Ołtarze Lilith nie działały poprawnie podczas beta testów. Na premierę gry nie będzie potrzeby odwiedzania ich każdą kolejną postacią. Po odblokowaniu konkretnego ołtarza będzie on już stale aktywny na wszystkich postaciach na koncie. Ale z kolei ulepszenia mikstur, różnego rodzaju przepisy na mikstury czy same umiejętności będą podlegać resetowi. Modyfikacją może ulegać system renomy, aby gracze nie musieli co sezon odczuwać tego, że robią to samo. Dzięki, że jeszcze mnie oglądasz. Mam nadzieję, że odpowiada Ci wartość merytoryczna tego filmu i zostaniesz na dłużej. Możesz pomóc rozwijać ten kanał, zostawiając komentarz, łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, aby nie umknęły Ci kolejne materiały na tym kanale. Dzięki! Zanim przejdę do PvP, poruszę jeszcze temat samego endgame w Diablo 4. Podczas wywiadów padło kilka ciekawych tematów, o których warto wspomnieć. Jednym z nich jest powiązanie niektórych aktywności między sobą.
Przykładowo drzewo szeptów będzie przyznawało graczowi pieczęci, który wykorzysta następnie do wejścia do podziemi koszmarów. Z kolei ogrywanie tych podziemi pozwala na otrzymywanie dodatkowych punktów do drzewek mistrzowskich. Z kolei mechanika piekielnych przypływów jest samodzielną instancją, w której spotkacie wzmocnione potwory i wymagających bossów prezentujących inne umiejętności i szafikcy niż standardowe. Z przecieków wiemy, że występują nie tylko w otwartym świecie, ale również w strefach PvP i jednym z nich był Khazar Abomination. Pokonanie ich zapewnia graczom konkretne nagrody, ale na ich pokonanie jest mało czasu. Strefy te nie trwają non-stop w jednym miejscu. World Bossowie będą odgrywać ważną rolę w soketowaniu przedmiotów na endgame. Grający w Open Beta mogli zauważyć, że do wprowadzenia gniazda do przedmiotu wymagany był jeden przedmiot rzemieślniczy zwany Scattered Prism. Otrzymuje się je za pokonanie właśnie World Bossów. W Diablo 4 będzie można handlować różnymi przedmiotami dostępnymi wyłącznie na endgame, takimi jak mikstury, rzadkie przedmioty czy aspekty legendarne. Szczególnie to ostatnie zwróciło moją uwagę, ponieważ przed otwartymi beta testami panowało przekonanie, że nie można handlować legendarnymi przedmiotami czy aspektami. Jakie było moje zdziwienie, gdy ze znajomym mogliśmy swobodnie przekazywać sobie legendy. Pozostaje pytanie, jak bardzo handel w grze może poprawić jej ekonomię, a jak szybko totalnie ją zniszczyć, jak miało to miejsce w Diablo 3. Pytaniem otwartym pozostaje, czy przedmioty unikalne będą przeznaczone do handlu. Aktualnie nie, ale oczywiście do momentu premiery nie będziemy mieć takiej pewności. Deweloperzy podkreślili, że unikaty będą dropić bardzo rzadko i są znacznie potężniejsze niż przedmioty legendarne. Przykładowo jedna z esencji unikatów pozwala druidowi przebywać w formie wilkołaka cały czas. Zaś jeśli chodzi o przedmioty setowe, nie będzie ich w najbliższym czasie. Mają oczywiście wrócić do gry, ale podczas wywiadów twórcy poinformowali, że setówki mogą wymuszać na graczach pewien schemat rozgrywki, a szczególnie w początkowej fazie gry chcą uniknąć ograniczenia się do kilku buildów. Odchodząc od itemizacji, Blizzard uchylił rąbka tajemnicy o podziemiach, których ukończenie pozwoli wejść na wyższy poziom trudności. Mają być znacznie dłuższe niż standardowe podziemia oraz mają zawierać dodatkowe afiksy, jak na przykład niewidzialny filar z błyskawicy, który ściga graczy i od czasu do czasu wymusza schowanie się pod osłoną, aby nie zostać wyeliminowanym za jednym strzałem. Osłona ta działa najpewniej w identyczny sposób jak podczas walki z głównym bossem pierwszego aktu w Diablo 4. Viggo pod postacią potężnego rycerza pomagał bohaterowi, zapewniając mu od czasu do czasu osłonę przed negatywnymi efektami. Zaś drugim afiksem jest cień, który podąża za bohaterem, jeśli go dotknie, ogranicza jego zasięg widzenia i przyzywa dodatkowe potwory. PvP w Diablo 4 nie będzie zbalansowane. Znaczy, Blizzard podczas wywiadu ujawnił, że będzie skalował item power przedmiotów do graczy w danej strefie PvP, natomiast niektóre elementy uzbrojenia nie będą w ogóle ruszane. Są nimi chociażby specjalne afiksy umiejętności czy efekty. Nie planują również żadnych specjalnych itemów czy atrybutów przypisanych do rozgrywki PvP. Oznacza to, że sam tryb będzie mocno krytykowany przez wielu graczy. Może dojść do sytuacji, że gracze, którzy trafią na siebie podczas batalii, będą one-shotowani. Brak jakiegokolwiek systemu matchmakingu powoduje, że system ten traci szybko na znaczeniu, a duża część graczy skupi się na innych aktywnościach, gdy zobaczy, że te same osoby w tych samych miejscach z wymaksowanymi przedmiotami i buildami cisną innych jak tylko chcą. Ciekawi mnie, co o tym sądzicie. Czy rzeczywiście taki system ma prawa bytu, czy lepiej, aby gracze byli dopasowani pod względem mocy i obrażeń? Dajcie znać w komentarzach. Ostatnim tematem omawianym w wywiadach to drzewko umiejętności. Wiemy już, że każdy bohater będzie mógł odblokować 9 różnych bloków z umiejętnościami i łączyć je ze sobą, obracając wybrane drzewka. Z wywiadów wiemy też, że gracze nie będą w stanie odblokować wszystkich umiejętności w drzewku w trakcie pojedynczego sezonu. I to wszystko na dziś. Sporo mięcha, ale i sporo sprecyzowanych kwestii. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej na moim kanale. Ja tymczasem się z wami żegnam. Materiał serwował wam Siomer z portalu blizzplanet.pl.